2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Dnia. Piotr Trębski, Dzień dobry. W studiu nadkomisarz Dariusz Loranty, ekspert bezpieczeństwa, wykładowca akademicki były negocjator policyjny. Dzień dobry. Witam serdecznie pana, witam serdecznie widzów telewizji SALWE. Komisja Wenecka znów interesuje się Polską. W zeszłym tygodniu przedstawiciele komisji byli w Warszawie. Wszystko w związku z nowelizacją ustawy o policji. Ta nowelizacja wzbudza. Duże emocje, zwłaszcza zapis o dostępie, bym powiedział, dość swobodnym służby do danych internetowych. W czerwcu ma być gotowy raport na ten temat. Strona rządowa po tym spotkaniu uspokaja, mówi, że przedstawiciele komisji wyjechali bogatsi o nowe informacje i przede wszystkim zarzeka się, że nie ma mowy o żadnej inwigilacji internautów. Odmienne zdanie na ten temat ma opozycja. Od lutego obowiązują zmiany w ustawie o policji. Nowelizacja dotyczy kilkunastu ustaw regulujących działania policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, ABW, Agencji Wywiadu, SKW, a także CBA, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej. Przeciwko nowelizacji była cała opozycja. Swoje zastrzeżenia zgłosiły także instytucje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich na czele. Chodzi przede wszystkim o możliwość gromadzenia przez służby danych teleinformatycznych. Opozycja i organizacje pozarządowe nazywają tę ustawę inwigilacyjną. Sprawą na wniosek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zainteresowała się Komisja Wenecka, której przedstawiciele w ubiegłym tygodniu byli w Polsce. Czy znowelizowana ustawa o policji ogranicza wolności obywatelskie? Czy internauci mają się czego obawiać? Czy polscy internauci mają się czego obawiać, czy mogą spokojnie surfować po internecie, czy są? Czy ich dane są bezpieczne, panie komisarzu? No, jeżeli celem jest serwowanie samo w sobie, to nikomu to nie powinno przeszkadzać. Natomiast jeżeli serwowanie jest w, bardzo, w określonym celu i tym celem jest zagrożenie komuś lub robienie krzywdy, to powinni. Ale niestety chciałbym uspokoić serwerów, serfujących chyba tak się powinno mówić. Proszę sobie wyobrazić, że nawet gdyby te wszystkie dane od wszystkich serfujących wpłynęły, to proszę wyobrazić, jaka liczba ludzi musiałaby to weryfikować. Dzisiaj służby wszystkie w Polsce liczą, liczą raptem parę tysięcy osób, z czego 50% w tych służbach pracuje jakby na, na wewnętrzne potrzeby, więc jest bardzo trudno, mało ludzi, mało specjalistów, żeby mogli zweryfikować to, co jest, więc nie widzę najmniejszego zagrożenia. A nie wyobraża pan sobie takiej sytuacji, że służby pod pozorem, tak jak to jest zapisane w noweli ustawy, rozpoznania, zapobiegania, mogą jednak wziąć pod obserwację wybraną osobę, gromadzić dane na jej temat, a później no, nie wiadomo, co się z tymi danymi stanie. E i z punktu widzenia praw obywatelskich na pewno takie niebezpieczeństwo istnieje. I stąd, I stąd przecież zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak, Rzecznik Praw Obywatelskich ma jakby ten cel, natomiast proszę pamiętać, że to jest w absolutnej opozycji do realnego bezpieczeństwa, nie poczucia bezpieczeństwa, bo my operujemy przede wszystkim pojęciem poczucia, realnego bezpieczeństwa. Dzisiejszy świat to jest inny świat niż 10 lat temu, niż 20 lat temu. Ustawę o policji pisano po raz pierwszy w 1991 roku. Ustawa o policji nie przewidywała tego świata, bo nikt nie przewidział ich i będzie. Dziś pewne rodzaje przestępczości odbywają się w internecie, i za pomocą internetu następuje zjawisko. Skrzykiwania się do czynów przestępczych. Proszę zwrócić, że kibice przestali dzwonić czy wysyłać SMS-y, jak idą na ustawkę, tylko za pomocą kodu porozumiewawczego mogą się za pomocą forów ogólnodostępnych umówić się na najgorszą ustawkę, czy nawet zamaczetowanie kogoś, jak to miało już miejsce w okolicach Krakowa. Więc policja musi, w ogóle organy ścigania muszą nadążać za zmianą sytuacji. I ta ustawa z tego zakresu jest tylko doregulacją prawa do stanu rzeczywistego, który ma miejsce. W oparciu o jakie przepisy w takim razie do tej pory policja i inne służby działały w przestrzeni internetu? Jak, jak mnie pamięć nie myli, a jestem wyjątkowym niemiłośnikiem Trybunału Konstytucyjnego, to już było przedmiotem posiedzenia tego organu, który domagał się uregulowania i to powinno być. Stąd pospieszne procedowanie tej nowelizacji. Więc ta nowelizacja była potrzebna. Z realnych i prawnych potrzeb wyszło jej powstała. Natomiast poprzednio policja no troszeczkę nadinterpretowała te przepisy i nie za bardzo sprawnie działała w przestrzeni internetowej. Ja tutaj chciałbym odróżnić, bo wypowiadam się raczej w imieniu policji, bo te działania mi nie są obce. I tu korzystano bardzo skromnie z tych narzędzi, które występują w przestrzeni internetowej. Natomiast służby, no z racji tego, że służby nie muszą ścigać konkretnego przestępstwa, natomiast mają rozpoznawać zagrożenie. Więc one powinny ciągle i w biegle non-stop, w trybie 24-godzinnym, 30 dni w miesiącu, 12 dni, 12 miesięcy w roku powinny pracować i penetrować to środowisko. I od razu... Zabezpieczać. I to niebezpieczeństwo istnieje i istnieć będzie wejścia w moją, e, jakby, intymność w przestrzeni internetowej, ale to jest ta granica, która niestety, im bardziej bezpiecznie, tym służby mają prawo bardziej wnikać w osobistą przestrzeń internetowców. Do tej pory służby też mogły pozyskiwać dane o internautach, natomiast zwrócić się o udostępnienie takich danych musiały listownie. I jak się okazuje, w 2012 roku APW wystąpiła z 692 zapytaniami o takie dane internetowe podczas, kiedy było 115 650 y, były dwa zapytania do operatorów telekomunikacyjnych i dodajmy, że operatorzy telekomunikacyjni już udostępniali te dane właśnie za pomocą tego bezpiecznego połączenia internetowego. Czy różnica właśnie w e, formie wystąpienia o te dane e, rzutuje na różnicę w tych danych statystycznych? Dla mnie dane statystyczne, które pan przedstawiał, w ogóle nie są przekonywujące i nie mają najmniejszego znaczenia. Ja nie jestem politykiem. No, ale, się... ale w skrócie, panie komisarzu, czy chodzi o to, że po prostu ułatwienie sprawi, że ułatwienie policja... I, ułatwienie i, dla policji, i że, czasu. Ja przypominam że Będą sobie... chętniej po te dane występować, bo nie będzie formalności zbędnych w postaci przyklejenia Ale proszę wysłania. pamiętać, że formalności to również utrudnienia czasowe. Przypomina mi się historia, którą pracowałem ja jako policjant. I grupa policjantów Wydziału Terroru Kryminalnego i służby. Nomen omen wojskowe. Sytuacja dotyczyła, dziś mogę o tym już powiedzieć, bo sprawa jest dawno osądzona, jest już zamknięta. Jeden ze sprawców zagroził użyciem sarinu w centrum Warszawy. Drogą mailową, czyli przez internet, wysłał to do jednej z telewizji, tych jednej z czterech najważniejszych w kraju, jaka jest. I tam sobie postawił żądania, przepraszam, groźby. Dwukrotnie wysłał maila. I to był ogromny problem dotrzeć, skąd on tego maila wysyłał. I służby miały poważny problem, ale służby to jednak po paru godzinach zrobiły. A policja to samą czynność, żeby ściągnąć, to by trwało to wiele dni, a tu były godziny do czasu. Więc jeżeli powstało takie łącze bezpieczne, to w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym, możliwości popełnienia samobójstwa z użyciem materiału niebezpiecznego przez kogokolwiek, to powoduje, że ten mechanizm da szansę szybszego dotarcia lub odizolowania sprawcy, przynajmniej odizolowania, czy neutralizacji. Więc ta koncepcja według mnie jest dobra, jest słuszna, tak być powinno. Panie Komisarzu, czym są tak naprawdę dane internetowe, po które Policja będzie w tym trybie online występować? Bo to nie dotyczy na przykład zawartości maili czy czatów z portali internetowych. Przede wszystkim największym problemem i procesowym i operacyjnym jest to, kto dany telefon, przepraszam, IP, IP komputera, to jest najważniejszy element, który je służy to mógł, a dopiero później odbyła się weryfikacja, kto w danym okresie do tego komputera o danym IP miał dostęp. Ale trzeba to IP znaleźć, trzeba go natychmiast mieć. Czasami ono musi być w ciągu dwóch godzin najpóźniej, żeby skutecznie mógł działać. Ja przypominam, że jeszcze do tej pory nie wolno wchodzić do mieszkań przed 6 rano. Więc ja jestem być może osobą o totalistycznych poglądach w zakresie działań instytucji bezpieczeństwa. Ale jeżeli nie dostaniemy tej informacji przed 22, to nie można kogoś zatrzymać. Więc stąd to ułatwienie jest ważne i to wcale nie jest jakiś ekstra polski wymysł, bo w wielu krajach to funkcjonuje, zresztą tak ma to funkcjonować. Zapytanie i natychmiastowa odpowiedź. Problem tej noweli jest zupełnie gdzie indziej nie w ilościach statystycznych. Ja z przerażeniem słucham, a jestem stałym oglądaczem sejmowych posiedzeń. Czy też czasami komisji, gdzie jedna strona mówi, za waszych czasów podsłuchiwano było tyle podsłuchów, a za naszych mniej, ale u was teraz wzrasta. To w ogóle jest bez sensu. To jest. Do dyskusji politycznej statystyka ma sens. Natomiast w praktycznych działaniach to jest bez. To w ogóle służby nie powinny się zajmować ilościami statystycznymi, a wyjdzie półtora miliona? Trudno to bez znaczenia. Weźmy taki najprostszy przykład przestępstwa kryminalnego. Ginie panu telefon. Ktoś Panu ukradł ten telefon. Ten telefon z racji wykonywania zawodu, zawartych treści, które nie są tajemniczą, państwową, nie zagrażają bezpieczeństwu, ale jest nie, bardzo ważny dla Pana, być może dla tej telewizji, czyli dla targetu widzów. Proszę mi wierzyć, że jeżeli wartość tego telefonu finansowo była mała, to policja nie ma środków operacyjnych, żeby go włączyć podsłuch na niego. Ja podkreślam. W katalogu kradzież zwykła o niskiej wartości, jak może być pański telefon, nie wolno włączyć podsłuchu. Czyli złodziej, który wziął ten telefon z pańskiego będzie dzwonił. Policja może wystąpić o biling. No, i ten telefon wędruje z jednego do drugiego. I on, i policja w tej chwili, żeby go złapać, ten telefon, jeszcze warunek musi przekraczać te magiczne wartość pieniężną, bo inaczej nie będzie przestępstwa, jego nie będziemy szukać, tylko będzie wigurował w bazie danych jako poszukiwanych. I ten telefon będzie wart, wędrował z rąk do rąk. Przestępcy często tak robią. To policja ma nie bilingować kolejne osoby. A przecież ta osoba dzwoniąca przez telefon mówi, to ja do ciebie dzwonię. Więc musimy zbilingować tą osobę, do której dzwonił. Stąd narasta przy dobrych czynnościach wykrywczych narasta liczba osób zbilingowanych, ale da się ustalić, gdzie w danym momencie jest tylko jeden telefon. Więc te statystyki o ilości zapytań dla mnie nie mają najmniejszego znaczenia. Ja ich po prostu nie rozumiem, dlaczego są jakimś problemem politycznym. Panie komisarzu, czy ta nowelizacja ułatwi współpracę policji z innymi służbami? I tutaj są pewne, jak pan zauważył, jestem niezwykle pozytywnie nastawiony do tej ustawy, ale teraz mi akurat te części, które pan powiedział, burzą krew. Jak to jest, w jakim my państwie żyjemy, że ustawy nakazują jednej służbie współpracę z drugą? To powinno być nie, to nie standard w ogóle powinien być, tylko zasada w ogóle istnienia wszystkich instytucji bezpieczeństwa. One nie muszą nawiązywać współpracy, bo one powinny mieć ustawowy obowiązek. Ustawowy. Żeby to mogło istnieć, to muszą być pewne uporządkowanie, też ustawowe, w ich działaniu. Czyli jeżeli policja zajmuje się przestępstwem od numerze artykułu od tego do tego, to nie może się dublować z inną instytucją, z CBA. No dobrze wiemy, że, że te czynności się jednak dublują no i to nie, na i pewno stąd, pa, pańska praktyka potwierdzi. Yy, proszę pana, absolutnie tak. I w kwestii korupcji mamy największy galimatias w Europie do dnia dzisiejszego włącznie. My rozmawiamy o sprawach bezpieczeństwa. Pan jest ekspertem także od bezpieczeństwa w czasie imprez masowych. Przed nami dwa bardzo ważne wydarzenia: Szczyt NATO w Warszawie w czerwcu i Lipcowe Światowe Dni Młodzieży. Spotkanie na finale z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Przygotowywana jest ustawa antyterrorystyczna. Na tę okoliczność, ale w ogóle do tej pory takiej ustawy nie było, więc, w oparciu o jakie przepisy te służby mają działać, no, na wypadek nie daj Boże jakiegoś mm, ataku. To jest tak. Dotychczas nie było takiej ustawy i okazało się, że świat polska istniał. Natomiast myślę, że władza wykorzystała ten moment związany z tymi dwoma imprezami, żeby wprowadzić tą ustawę. Ja jestem jej częścią. Ale przepraszam przerwę, gdyby y, w międzyczasie, do tej pory, kiedy nie było ustawy i nie ma jeszcze, wydarzył się jakiś atak terrorystyczny, czy y, służby by wiedziały, jak działać, czy miałoby... No, no, gwarantuję panu, że wiedziałyby, bo ponieważ takie wydarzenia już miały miejsce w kraju, nie znalazły zainteresowania medialnego na zasadzie porozumienia nieformalnego. Oddajmy no, na to, pojawia się dron nad tłumem ludzi. Będzie zastrzelony, czy nie? Czy jakieś przepisy to regulują, no, czy nie? W tej chwili nie regulowały, więc rząd jakby sprytnie wykorzystał tą sytuację związane z tymi dwiema wielkimi imprezami i wpisał tą ustawę. Napisał ją. Ona jest teraz na etapie konsultacji prawdopodobnie, bo w, ta ustawa towarzyszy niezwykły ferment polityczny. Jest dużo dyskusji, natomiast bardzo mało instytucji Eksperckich się wypowiada, fundacji zajmujących się. No ja na razie znalazłem tylko w jednym portalu, to jest Bastion Dialogu, gdzie jest jakaś taka poważniejsza dyskusja, niepolityczna. Niepolityczna, bo to są wszystko polityczne. My, opozycja, będziemy tutaj zwierani czy ścigani przez rządzących. Tu trzeba zastanowić się nad poszczególnymi zapisami, jakie one skutki rodzą, a na ten temat nie ma dyskusji. I ja w tej ustawie stwierdzam. Uważam, to jest moje osobiste zdanie, że ma wiele niedociągnięć, wiele nieścisłości, ale z drugiej strony była naprawdę potrzebna. Dlatego, że dotychczas te przepisy, policja, służba, administracja nie miały takiej spójności, jakie, by, jakie powinno być. Państwo polskie, ja uważam, że najbardziej pofragmentowane zostało w latach 97-99, kiedy weszły pewne ustawy fragmentujące system administracyjny polski. I ta ustawa jakby spaja i wymusza. Przecież ja jestem zwolennikiem, że tu nie powinno nic spajać, tylko każdy element administracji od najdrobniejszego samorządu, to powinna być tak spójną, jak mechanizm kół zębatych ze sobą współpracujących. I ta ustawa z tego tytułu ma zalety, że jest. Że reguluje te obszary, które nie było. Tak jak pan wspomniał o tym dronie. Do tej pory na przykład nie wolno było snajperowi w Polsce strzelić do osoby stwarzającej potencjalne zagrożenie. I nie było przypadku. A mamy snajperów na każdej uroczystości. Więc rząd wykorzystał te dwie sytuacje i zaproponował tą ustawę. To na koniec zapytam o kondycję polskiej policji. Pan się wypowiadał wielokrotnie bardzo krytycznie o polskiej policji. Czy dzisiaj w 2016 roku pan podtrzymuje to zdanie? Niepochlebne. Niepochlebne zdanie moje dotyczyły przede wszystkim systemu organizacyjnego i systemu zarządzania policją. Znacznie im niżej w policji, tym sprawniej ta policja działa. I tego jestem pewien i nie wierzę w to, żeby mogło coś się zmienić za pomocą czarodziejskiej różdżki. Proszę pamiętać, że każda władza robi wysyp emerytów, czyli w ogóle system płacowy w policji jest źle zorganizowany. Nic nie słyszałem, żeby ci chcieli coś zmienić. Tam ci nic nie zmieniali, ja Tu trzeba zmienić system organizacyjny. Jest karygodną rzeczą, żeby Dariusz Leranty rozmawiał z panem będąc emerytem. Ale ten system został tak skonstruowany, że wyrzuca tych ludzi, którzy nawet chcą pracować. I to jest ogromny błąd, błąd ekonomiczny. W innych krajach, proszę mi wierzyć, tego nie ma. Natomiast z racji działań policji przekonałem się, miałem kontakt z Bundeskriminal, jestem przeszkolony, FBI. I chciałem powiedzieć, że średniostatystyczny policjant przerasta średniostatystycznego agenta FBI. Jestem tego święcie pewien. Zapewniał Dariusz Loranty, nadkomisarz, były negocjator policyjny, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Zatem no, możemy czuć się bezpiecznie? Poczucie bezpieczeństwa, to panie z od tego, panie redaktorze, bo poczucie to jest stan emocjonalny, który wytwarza media. Jak będziemy dużo mówić o zagrożeniu, o niebezpieczeństwie, to w odbiorcy wytworzy się lęk. Natomiast stan bezpieczeństwa, są to realne możliwości i prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia. Wydaje mi się, że jesteśmy krajem w miarę bezpiecznym i trzeba obiektywnie powiedzieć, wzrasta sprawność organów. Ja tu jednak, mimo że nie powiedziałem zbyt wiele ciepłych słów o policji, to jednak uważam, że policjanci są na tyle przygotowani, a jeszcze jak wejdą te uporządkowania, które muszą wejść, a które ci chcą zrobić, trochę chcą zrobić, to naprawdę nasz poziom bezpieczeństwa wzrośnie jeszcze bardziej. Ja pytałem o zagrożenia. Pan uspokajał, mówił o bezpieczeństwie. Nadkomisarz Dariusz Loranty. Dziękuję bardzo. Piotr Trębski, to był temat dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.